Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Parfogra. W dzisiejszym odcinku zapraszam do gry Silkroad. Jak obiecywaliśmy, przejdziemy się dzisiaj jobem. Pojedziemy traderem dokładnie. Tak jak pisaliście w komentarzach, pojedziemy na jedną gwiazdkę. Na razie na jedną. Okej. Ile nam zostało jeszcze kasy? 33 miliony. Jak widzieliście, kupiliśmy za 15 milionów. Jak zresztą widzicie, to nie jest moja podstawowa podstawowa postać, czyli z nickiem Parfogra. Tutaj pojedziemy postać w byczku. Na rewerze 110. Mastery Full Farm. Kleryk, jak i Wizard. Oraz oczywiście nasze ubrania, to jest staw plus 5 z blue bitym. Następnie tutaj mamy nowe z blue. Tutaj mamy też nowe plus 5, wszystkie nowe są. Wszystkie z blue. Raid, int, co nam tylko weszło, to udało się powbijać. To jest tutaj kolczyki plus 5, naszyjnik plus 5 z blue. I dwa ringi po plus 5, też z blue. Tak więc mniej więcej tak się klasyfikuje ta postać. Co tu jeszcze? Czy coś kupujemy dodatkowo? Sprawdźmy, czy jeżeli kupimy cokolwiek, nawet jedną sztukę, to już tak, jedna sztuka to już przekraczamy. Ok, no to jedziemy na pełną jedną gwiazdkę. Nie wiem, co to znaczy safe trade. Nie mam zielonego pojęcia. Jakbyście wiedzieli, o co chodzi, możecie napisać w komentarzu. Czy to może chodzi o to, że nas nikt nie zaatakuje? Nie wiem. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Moglibyśmy iść oczywiście główną trasą, główną drogą, ale po co ryzykować, że ktoś z wyższym levelem nas zobaczy. Więc wybieramy się tędy. Nie możemy za daleko się oddalić od naszego woła, no bo wtedy on stanie i już nie będzie dalej jechał. No i jest łatwym celem do ograbienia. O, proszę. Jakieś bociki tu sobie stoją. Tam też jeszcze jeden. Dobrze, i powoli będziemy wyjeżdżać zza miasta. Jak na razie wiem, tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Może zaraz się zmienić. Jak tylko wyjedziemy za miasto, będzie pierwsza fala złodziei. Więc musimy się trochę na nią przygotować. Wszystkie czary, jakie możemy. To sobie odpalimy. Gdzieś tu zaraz, jak tylko wół się powinien pojawić. Chyba, że za daleko? Nie. Dobra, jedzie. No niestety trzeba na niego uważać, żeby gdzieś go nie przyblokować. No bo jak się przyblokuje, no to... Kiszko. Jadąc na jedną gwiazdkę, powinien w czystej teorii pojawić się jeden chief. No max dwóch.
Więc tu raczej nie powinniśmy mieć z tym problemu. Tylko, że nasz wół ma niestety mało życia. Bo jest na 60 poziom. O, już jest Chief. Tu jeden. Tu drugi. I naszego woła trzeba już ten uleczyć. To jest to, że z tych chiefów wypadają, bo one zabijamy je na 110 level, więc wypadają wszystkie rzeczy, co mogłoby wypaść na 110 poziomie. Jakieś kamyczki, jakieś inne dropy. No i jedziemy. Speed scroll nam został jeszcze 3 minuty. Jak nam tutaj zabiją woła, to żeby się nie przejmować, to kupimy sobie transport inny za silki. Akurat ich tu nakupiłem ze 3, więc postaramy się, przepraszam, no 4, bo 4 idzie, więc postaram się je wszystkie wykorzystać i wtedy za silki sobie kupimy jakiegoś innego do transportu. Tu jakiś wyższy poziom stoi. Może nie widział, że jedziemy z karawaną. O. Niestety na takie zwykłe moby też trzeba uważać. Tym bardziej, że nie kupowałem za dużo tych pili do uleczania. Co może później się okazać złym pomysłem. Do przodu. No wiadomo, jak się idzie z Hunterem, no to nie trzeba się o nic martwić. Hunter bierze wszystko na klatę, a my jako trader jedziemy sobie. O, wiedziałem, że... O, proszę. Się nam udało, akurat zaatakował nas złodziej, nie rzucił się na wół, więc nie zadał żadnych obrażeń. Więc możemy jechać dalej spokojnie. Jeżeli się zastanawiacie, jakby nas nawet któryś chief zabił,
a nie byłoby gracza, złodzieja, to wtedy na spokojnie możemy się teleportnąć niebieskim Return Scrollem do miejsca, gdzie zginęliśmy i wtedy na szybkości wyzbierać swoje towary. O, chyba go zaciągnąłem. Nie, dobra. Bo te towary przez około 10 minut, 5 minut, może coś takiego. I dopiero po tym czasie one znikają. Chyba, że no, będzie jakiś gracz komputerowy, no gracz nie komputerowy, tylko zwykły player. I wyzbiera nasze dobra, które wieziemy. No to wtedy musimy go zaatakować, musimy mu odebrać. I możemy jechać dalej, o ile nam się uda. O, właśnie zginął. No i w tym momencie, tak jakbyśmy to zostawili, to przez jakiś czas, oczywiście jest podpisane, że to nasze, więc przez jakiś czas to będzie się działo. Oczywiście teraz kwuk kwuk zbieramy wszystko. Spadaka. Możemy sobie sprawdzić informacje jeszcze. Wszystko jest tyle samo, co było. Czyli wszystko wyzbieraliśmy. Jakby ktoś się zastanawiał. O, chodź tu. Jeszcze wyrzuciłem sobie jeden czar. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, nie uciekło. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Aha, jakby ktoś się jeszcze z was zastanawiał, czy można wyjść, to jak najbardziej można wyjść. Tylko nie podczas walki, przez tam jakiś okres czasu od walki. Ale jak najbardziej można zaczekać i chyba to... O, jak się dobrze orientuję, to chyba jest około pół minuty czekania, żeby się wyłączyła gra. Wtedy. Dobrze. Wyzbieramy co możemy. Coś. Nie wszystko wyzbieram. Gdzie jest reszta? O, to fajnie. Dobra, nic. Trochę nam przepadło. Bo chyba z tego co kojarzę było 15, jest 13. Czyli jednak, jak widzicie, coś tracimy. Jak widzicie, wyskoczyło nam
że jesteśmy za daleko od naszego transportu i nie możemy iść dalej. O co to? Nie zabiliśmy go. Lecimy tutaj. I powolutku idziemy. Pewnie za jakąś chwilę nam coś tu wyskoczy. Jakiś chip. Więc w miarę staram się być blisko tego transportu. Tego już nie zbieramy. I lecimy dalej. Które potworki atakują, to lepiej od razu rozwalić, żeby tam niepotrzebnie nie biły nasz transport. I powolutku. Małymi kroczkami, ale już coraz bliżej zbliżamy się do Samarkand. Skoro i tak nam rozwalili transport, tutaj podnosimy sobie, co się uda.
Sprawdźmy, ile nam zostało. No nie, 13. Tyle samo, więc... Nie jest źle. Strasznie szybko teraz się coś pokazują. O, jeszcze gigant się pojawił w naszej drodze. Szczała. Z tego co widzę, u nich się pojawił koło Samarkand, więc pewnie jakieś wysokie levele tam wyjdą. Więc może się okazać, że na samym końcu ktoś tam po prostu obrabuje nasz majątek. Dobrze, biegniemy dalej. Niepotrzebnie zbieram te rzeczy, ale może Anusz coś fajnego z nich wyskoczy. A jeszcze sobie źle poszedłem. W tych górach to idzie się pogubić. Dobra. Już to wróci. No, coś nie możesz się zabrać. O, słuchajcie. Niestety i tak jest, jak się zawiesi. Jak się postać zawiesi, to mogą nas wszyscy bić, a ona po prostu stoi. O, tu jest przejście. Sobie za daleko poszedłem. Yeah.
No, chyba się. Stone Magic. No kiedy warto zbierać takie stony, no bo tylko nie tablety. Bo później można sobie podbijać jakieś fajne. Proszę bardzo, na przykład tu MP. Do tych trzech rzeczy można sobie dobić. No, nieładnie. Dobrze, no to pet. Transport. O, za dwa. To mamy pięć. Pięć. O, tu już mamy na dwie gwiazdki. To już będzie ciekawe. Niestety w zależności od naszego transportu. Halo. Tu cię bandyta bije, a ty stoisz. No, jak widzicie, tu już było trzech. I tu już jest trzech dalej. Coś. Coś tam mogłem kliknąć. Tak więc tutaj nam się zebrały dwie gwiazdki. No i jak widzicie, na jednej gwiazdce od jednego do dwóch. Bandytów wyskakuje. Na dwóch gwiazdkach praktycznie cały czas mamy trzech.
No i przynajmniej ten słoń trochę szybciej idzie. Dwie gwiazdki, a pojawiło się czterech. Oj, trochę zboczyłem z drogi przez to wszystko. Coraz bliżej celu jesteśmy. Czasem takie pierścionki warto brać, bo nawet nie widać, czy to jest sos, czy nie. A może się okazać, że wyleciał sos. Chyba się pojawi. Okej. I biegniemy dalej.
zaraz powinny się pojawić znowu. Już tak mniej więcej czas mija. Już trochę nasz słonik oberwał. Ma 50% życia. A tak jedno. O, przywraca ile? 1000. 1000 życia. A on ma 307 życia. 307 tysięcy życia, więc. No. Trochę to jest. Się wystraszyłem, że ktoś się pojawił, była zielona kropka. A to jakiś albo bug, albo coś. Praktycznie 20% zjechali. No, słoń, przesuń się. Jezus. Tragedia. No idzie zaznaczyć. To był ostatni atak. Zeszło nam 40 minut. Nam zeszło, żeby przejść od jednego miasta do drugiego miasta.
tak. Mamy 33 miliony. Zaraz popatrzymy, ile nam wpadnie. Kupiliśmy za 15 milionów. A z 33 zrobiło się 588 milionów. Więc praktycznie 555 milionów zyskaliśmy wychodu. No tutaj akurat było na dwie gwiazdki, no ale tam widzieli, jak widzieliście, kupowaliśmy na jedną gwiazdkę. Więc dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Jeżeli się filmik podobał, proszę o łapkę w górę. Proszę o zostawienie komentarza. Jeżeli macie jakieś rady, jak powinienem nagrywać, co byście chcieli zobaczyć, zmienić, dajcie znać. A ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.